Rzeszowe, 15 Rzymieckie Sławowanie. Puzoniści kształcą się, będą się jeszcze kształcić do końca tygodnia pod okiem mistrzów, ale Rzymieckie Sławowanie to nie tylko lekcje i warsztaty, to także koncerty i dziś drugi z nich. Ale proszę Państwa, zanim więcej o naszych dzisiejszych gościach, to musimy podziękować wszystkim tym, bez których Żywieckie Sławowanie nie mogłoby się odbyć. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Honorowy patronat nad festiwalem objął pan Antoni Szlarbo, burmistrz miasta Żywiec. Dziękujemy także za wsparcie i pomoc Starostwu Powiatowemu w Żywcu, Urzędowi Miasta w Żywcu, Miejskiemu Centrum Kultury w Żywcu, Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia im. Witolda Lubickiego w Żywcu i Samorządowej Szkole Muzycznej drugiego stopnia w Żywcu, pierwszemu liceum ogólnokształcącemu im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. Tam odbywają się warsztaty, lekcje, zajęcia. Także serdecznie dziękujemy Muzeum Miejskiemu w Żywcu Stary Zamek. Tu szczególne podziękowania w kierunku pani dyrektor Anny Tulei. Wsparcia udzielili nam także Piwiarnia Żywiecka, Pracownia Interligatorska Maciej Cimała w Żywcu, Dalton Arts, Halny Music, Jarmuła Music, Sto Art, Piotrowski Music, Żywieckie Centrum Wolontariatu, Krajca Żywiecki Browarzy Miesięczy, Fotobianka Fotografia i Reklama, ZM Koncert, PIFE, Kampronką, Stopi Art and Technology, Patronat Medialny Żywiecki. Organizatorami festiwalu jest Stowarzyszenie Promocji Gry na Instrumentach Dennych Kraszany Żywiecki Sławowanie, któremu przekują Tomasz Kajda i Maciej Pietraszko. Dziękujemy wszystkim bardzo za pomoc. Dziękujemy także wolontariuszom, którzy wspierają organizację festiwalu. Bez nich na pewno to wszystko by tak sprawnie nam się nie układało. A dziś przed Państwem Seged Trombon Ensemble. Zespół został założony w Segedzie przez jednego z naszych gości, który już po raz kolejny jest z nami, to Georgi Giewiczan. Związany był wówczas z Wydziałem Muzycznym Uniwersytetu w Seged, obecnie wykłada w Akademii Muzycznej im. Franciszka Liszta w Budapeszcie. Zaprosił do współpracy swoich najzdolniejszych studentów, wśród których jest wielu artystów, czołowych orkiestr, nie tylko na Węgrzech. Od początku swojego istnienia zespół wydał już 4 płyty: New Horizons, Unlimited, Wind Tunnels i Overtonality. Choć początkowo zespół wykonywał głównie własne transkrypcje, to coraz więcej zaczął ostatnio grać kompozycji specjalnie napisanych dla zespołu, szczególnie przez młodych kompozytorów. I tak ostatnia ich płyta Overtonality to zawiera już wyłącznie kompozycje napisane przez kompozytorów związanych ze Studio 5. Sukces Seged Trombon Ensemble polega na ich unikalnym brzmieniu. Są wszyscy świetnymi solistami, ale elastyczność będąca jedną z głównych cech każdego z nich pozwala im się stać świetnym akompaniamentem podczas wspólnego grania. Podczas występu nieustannie udowadniają publiczności, że ich instrumenty w połączeniu z talentem muzyków nie znają żadnych granic. Zespół charakteryzuje się wirtuozerią i rozmachem, który właściwie można określić jako ekstremalny w świecie muzyków. Ich występy dają publiczności niezwykłe, barwne doznania muzyczne, a Seged Trombon Ensemble to coś więcej niż tylko grupa wykonawców, bo dzięki współpracy już od 2005 roku stali się prawdziwą muzyczną społecznością, co zawsze dają odczuć podczas swoich występów i koncertów. A oto członkowie zespołu, którzy za moment przed Państwem się pojawią: Georgi Kwiczan, Zoltan Cirok, Andrasz Palfi, Mark Todt, Józef Wyrsz, Tamasz Nowaj, Christopher Kosman i Dawid Stradniak. Szanowni Państwo, zanim pojawią się nasi goście, to przypomnę, że koncerty odbywają się codziennie i to zapraszam o godzinie 18 do Szkoły Muzycznej na koncert gości i wykładowców. A teraz już nasi goście z Węgier. A przewidując, że wszyscy znają perfekt język węgierski, oddaję głos już w dalszej części koncertu
liderowi grupy, po koncert poprowadzić do Miewicza. Dziękuję bardzo. Thank you.
together. The idea was from me to present how colorful is the trombone. Because if we think about a little bit all ensembles, even in the classical music and even the pop music, mostly different instruments playing together. And now we are just eight and everyone plays trombone. Actually, the program could be very boring, but I think the trombone is so kind of instrument. We can do every style, pop music, jazz music, soundtrack music, classical music, and we have range from bass trombone, tenor, alto, contrabass. And we always try to make kind of program where we can present how colorful it is. And for example, the first piece was written for symphony orchestra. This is old music, and then we play again symphony orchestra music from Richard Wagner. It's a beautiful melody from Lohengrin, and then others too. How I thought now is Elsa's procession to the cathedral from Richard Wagner. Thank you.
asked to compose music for a newspaper, which came out every month, and that's why he gave the name, the series, the month's name. And what we play is the February, and now we reduce a little bit our ensemble, and we play just six, and hope you enjoy the February from Tchaikovsky. People missing. Thank you.
Thank you.
Thank you.